Kulturystyka nie była miłością od pierwszego wejrzenia. Pierwszy raz poszłam na siłownię w 2009 roku, ale nie mogę tego okresu nazwać jako w ogóle trenowania, tylko było to ćwiczenie, jak wiele dziewczyn w moim wieku, które chciały spalić zbędne kalorie, stracić trochę tłuszczu. Moje podejście do tego sportu zmieniło się w 2010 roku po pewnym wydarzeniu z mojego życia, aczkolwiek nie było to powodem, do którego w ogóle zaczęłam trenować. Zmarł mój tata w 2010 roku i właśnie w lutym po jego śmierci poszłam sobie drugi raz na siłownię, bo przypomniałam sobie, że w 2009 po każdym treningu czułam się bardzo fajnie, byłam podekscytowana, endorfiny wariowały, więc stwierdziłam, że teraz w tym momencie właśnie mi potrzeba takich uczuć. Podeszłam właśnie do instruktora, zapytałam się, czy nie pomogły mi, zobaczył, że mam zacięcie, chęci. Moje ciało bardzo szybko zaczęło reagować na takie tak zwane, że tak mówię, zaczepki żelaza i to właśnie rozwija się do teraz. Na początku moi znajomi i rodzina nie mieli nic przeciwko, ponieważ zachowałam się jak normalna nastolatka. Chodziłam, biegałam na siłownię, ruszałam się, a wręcz cieszyli się, że jestem aktywna i mam jakiekolwiek zajęcia. Pierwsze problemy pojawiły się, kiedy zaczęły te moje mięśnie troszeczkę inaczej wyglądać się tych wszystkich osób w fitness kluba. Zaczęłam się wyróżniać. No i pojawiły się pierwsze pytania. Dlaczego? Dlaczego taka pasja? Przecież jesteś kobietą, jesteś młodą dziewczyną, dlaczego nie bierasz sukienek, nie wiem, nie chodzisz na zakupy, nie robisz sobie paznokci, dlaczego akurat żelazo? Patrzyłam się na nich, tego nie miała jak teraz tutaj mówiąc, bo nie wiedziałam, co im powiedzieć. Bo tak naprawdę to wszystko było z wnętrza i czułam, że potrzebuję tego. Już potem nawet nie chodziło o to, żeby palić ten tłuszcz, tylko moje ciało, mój organizm potrzebowało tego wysiłku, po którym czułam się świetnie. Zarówno negatywne, jak i pozytywne komentarze pod moim kątem były, są i będą. Jestem, że tak powiem, już z tym pogodzona. Najwięcej negatywnych słyszę od osób, które same nie mają samodyscypliny, pasji, które nie potrafią znieść, że istnieją osoby, które potrafią wytrwać w rygorze diety, mają samozaparcie. Zazdroszczą jakby nam tej silnej psychiki, bo to nie chodzi o ciało. Ciało możemy zmienić, tylko jeżeli umysł nie będzie chciał podnosić ciężarów, to ciało też tego nie zrobi. Nie wymagam, by komuś podobało się to, jak wyglądam i co robię, ale należy się mi szacunek za pasję. W ogóle często padają pytania, kto mnie zagrzewał do walki, czy była osoba, która mnie inspirowała, czy robiłam to dla kogoś. Nie, odpowiadam od razu wszystkim, że nie robiłam tego dla chłopaka, dla rodziny, dla nikogo. Robiłam to dla siebie. Często też słyszę, można powiedzieć, zarzut, tak, że to jest jakaś moja furia po śmierci taty, że to chodziło o to, żeby komuś pokazać cokolwiek. Nie. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy mój tata byłby zadowolony z tego, że zaczęłam akurat trenować tak mocno, bo w 2009 roku, jak poszłam na tą pierwszą siłownię, zadzwoniłam do niego strasznie podekscytowana i dopiero teraz już analizuję, że od wtedy już coś tam zaczęło się we mnie dziać. Powiedziałam, że jestem na siłowni, że zrobiłam trening, a on mówi, pamiętaj, małe ciężary, nie chwytaj niczego dużego. Ale myślę, że teraz by się uśmiechnął i powiedział, że Natasza zrobiła tak zawsze to, co chciała i że tak powiem, nikt mnie nie powstrzymał przed podnoszeniem większych ciężarów niż te, które stosują tradycyjne dziewczyny. Zmiany, które dokonały się na zewnątrz, są tak naprawdę nikłe w porównaniu do tych, które stały się wewnątrz. Teraz jestem silna psychicznie, bardziej odporna na komentarze, negatywne oczywiście, no pozytywne zawsze są miłe. Jestem sobą i potrafię bronić tego. Nawet w ciężkich momentach mam swoje zdanie, potrafię je wyrażać. Ostatnio postanowiłam sprawdzić swoje siły na zawodach. Wystartowałam na Pucharze Polski w Kielcach w kategorii Fitness Sylwetkowy Open. Bardzo wiele osób w ogóle zadaje pytania, kiedy kolejny start, jak czułaś się na scenie. Osoby, które mnie już lepiej znają, wiedzą dokładnie, że no nie jestem, mimo że trenuję na siłowni, mam swoje cele, to te cele są związane bardziej ze mną niż z rywalizacją na scenie. Niby każdy zawodnik tak chce rywalizować, potrzebuje tego. Ja rywalizuję sama ze sobą, na każdym treningu wchodząc na salę, stawiam sobie wyzwania i to walczę z samą sobą, z moimi słabościami. Największym moim problemem jest właśnie dieta, bo trzymam czystą dietę, no oczywiście na redukcji nie wchodzi w grę żadne ten cheaty, tak? Nie wyjdę na pizzę, moje życie jest ograniczone bardzo mocno, sama je ograniczam i nie mówię, że tutaj nie będę narzekała, bo to jest mój własny wybór. Jednak no nie będę tutaj kłamała nikomu i nie powiem, że cały rok od 1 stycznia do ostatniego dnia grudnia ja jem czysto. Oczywiście, że nie na masie, jak już podnoszę większe ciężary i potrzebuję regeneracji, też moja psychika w ogóle potrzebuje, żeby się zregenerować, zrelaksować. Wychodzę z znajomymi, jem nieraz pizzę i jakoś nie widzę w tym wielkiego problemu, dlatego mówię, nie startuję, nikt mi za to nie płaci, nie żyję z tego. Sport to moja wielka pasja, staram się trzymać tą dietę, ale no, jestem człowiekiem, mam swoje słabości i uważam, że życie jest za krótkie, żeby sobie wszystkiego odmawiać. Nie powiem też, że nie zamierzam już nigdy więcej startować, zapieram się, że no, nie planuję.
Ale nie znacie dnia ani godziny, więc rywalki niech nie śpią, bo Ksena może jeszcze powrócić, bo Ksena to właśnie moje przezwisko. Mój trening no, nie jest typowym treningiem fitnessowym. Nie bawię się małymi ciężarami, oczywiście wykorzystuję różne, nie jestem trójboistką. Wykorzystuję różne metody treningowe, jednak jest to trening kulturystyczny bardziej niż fitnessowy. Robię cardio, co tu jest taką jakąś, że tak powiem, odskocznią. Kulturyści też wykonują cardio, ale ja robię też interwały, których no, nie każdy kulturysta, że tak powiem, się odważy wykonywać je. Więc mieszam, jestem pomiędzy fitness a kulturystyką, ale moje podejście, moje mentalne podejście jest bardziej kulturystyczne. Powiem teraz też o pewnej rzeczy, która mnie bardzo irytuje i powiem aż, że to jest patrzę z pogardą na takie zachowanie na siłowni. Jak widzę osoby, którym po prostu nie chce się ćwiczyć, oni przychodzą, czytają książki, porozmawiają, zawierają znajomości, ja się w tych klimatach kompletnie nie czuję. Na początku mi to nie przeszkadzało, no bo wiadomo, Różne są cele, tak? Patrz na siebie, każdy mówi ćwicz, nie patrz na nich, ale mimo wszystko bardzo mi irytuje, kiedy ja tutaj próbuję skupić się na wszystkim, jak ktoś mi podchodzi, nie wiem, i zamierza mi przerywać serię, czytając sobie książkę, albo zagadując o bzdurach, więc tak naprawdę no, bardzo mnie to denerwuje, wybija mnie z rytmu. Jestem dlatego zwolenniczką hardkorowych treningów w miejscach typowych siłowni. To jest minus kolejny, tam nie ma, że tak powiem, no, sprzętu cardio, na którym mogłabym wykonywać wysiłek wytrzymałościowy, dlatego nie przywiązuję się do żadnej siłowni. Podróżuję pomiędzy miastami, Kraków, Warszawa, Katowice, nie wiem gdzie będę za miesiąc. Kilka lat temu prawie każdą wolną chwilę poświęcałam muzyce, śpiewałam w chórach i zespołach. Zarówno wtedy, jak i teraz, zasada jest taka sama. Wchodzę na salę i jednoczę się ze swoim ciałem. Wtedy jednoczyłam się śpiewając. Może to dziwnie brzmi, ale w jakiś sposób chyba czuję się trochę lepsza od osób, które na własne życzenie wiodą miłową egzystencję. Nie poznają swoich możliwości, nie wymagają od siebie niczego więcej ponad wstać, zjeść, pójść do pracy, wrócić. Nie poznają swoich talentów i żal mi takich osób. Czym jest dla mnie pasja? Chyba to jest najcięższe pytanie, które ktoś może mi zadać. Nie wiem nawet jak dokładnie na nie odpowiedzieć. Przecież jest czymś, co mnie ogranicza czasowo, zabiera mi sporo energii. Ogranicza mi towarzysko. Jednocześnie nadaje mojemu życiu sens. Mimo, że jest to ciężki związek, to ja nie widzę w ogóle szans na rozwód jakikolwiek. Ja nie wybrałam tej pasji. To ona wybrała mnie. Nazywam się Natalia Gogur i sport to moja wielka pasja.